Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Wiele razy, kiedy bywałam na tak zwanych krakowskich dwunastkach, czyli niedzielnych mszach świętych z ojcem Janem Andrzejem Kłoczowskim, dominikaninem, słyszałam, że chrześcijaństwo to przede wszystkim religia słowa. Dlatego ważne powinno być dla nas to, co mówimy. Jako chrześcijanie czerpiemy siłę, wiedzę i mądrość ze Słowa Boga. Nasze słowo powinno być więc wypowiadane z rozwagą, roztropnością, a przede wszystkim z miłością. Słuchanie Słowa Bożego zobowiązuje nas do dawania codziennego świadectwa i budowania świata zgodnie z tym, o czym mówi Ewangelia. Każde nasze dobre słowo jest świadectwem wiary. Każde nasze złe słowo, szczególnie takie, które rani, jest antyświadectwem. Jeżeli przez słowo poznaliśmy Boga, powinniśmy codziennie słowem rozpalać w innych nadzieję, wiarę i miłość. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.